Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Jakubiak i jestem producentem, pomysłodawcą, ale także prowadzącym program 20 metrów kwadratowych Łukasza. Jest to program typu talk show. Zapraszam gwiazdy do kawalerki, w której mieszkam. Kawalerki, która ma właśnie 20 metrów kwadratowych. Stąd też nazwa programu. I teraz na samym początku pokażę wam, jak w bardzo prosty sposób poprawić sobie humor. Ktokolwiek z was tu obecnych słyszał kiedykolwiek o programie 20 metrów kwadratowych Łukasza, proszę o podniesienie ręki do góry. Nie mam nic więcej do powiedzenia, to pierwsza lekcja, zdaliście ją na piątkę. A teraz dalej. Kto z was ma marzenia, realizuje je, planuje, uparcie dąży do celu, nie potrzebuje motywacji? Jak ma coś w głowie, to od razu to realizuje. Ręka do góry. Okej, parę osób jest, około 10. Pod koniec zadam jeszcze raz to pytanie. Ja kiedyś bym tej ręki nie podniósł, to jest pewne. Miałem pomysły, ale nie do końca je realizowałem, ale marzyłem pracować w mediach. Bardzo chciałem pracować albo w telewizji, albo w radio, albo na przykład w wytwórni fonograficznej. I dokładnie 4 lata temu, to był piątek, czyli mogę powiedzieć jak dzisiaj, albo jak tydzień temu, starałem się dostać do tych instytucji, między innymi do wytwórni fonograficznej EMI Polska, ale żadne z tych instytucji nie była zainteresowana tym, żeby mnie przyjąć do pracy. W związku z tym pomyślałem sobie, ok, no wysyłam CV, każdy wysyła dzisiaj CV, trzeba zwrócić na siebie bardziej uwagę. I doprowadziłem do takiej sytuacji, gdzie odwróciłem rolę. Chciałem doprowadzić do momentu, w którym to pracodawca będzie chciał współpracować ze mną. No i stwierdziłem, że trzeba zwrócić na siebie uwagę, w związku z tym wywiesiłem przed Pomaton EMI CV wielkości 18 metrów kwadratowych. To jest pierwsza strona CV, to jest druga strona CV, a to jest list motywacyjny. CV, które tak naprawdę nie miało tylko mojego pełnego adresu zamieszkania. Ilość publikacji, jaka pojawiła się w mediach po wywieszeniu tego CV, była tak duża, że pamiętam, piątek, musiałem wrócić do domu, podłączyć telefon do ładowarki. Telefony się urywały, maile przychodziły. Jakbym miał szacować, to było około 500, nazwijmy to impulsów, czyli telefonów i maili. I każda rozmowa kończyła się takim zwrotem od potencjalnego pracodawcy. Jeżeli zdecydujesz się dla nas pracować, to się odezwij. Uwierzcie mi, to było bardzo, bardzo miłe. Ja po prostu w najprostszy sposób odwróciłem sytuację. To firmy chciały ze mną pracować. Bałem się to zrobić, ponieważ wywieszenie takiego CV to jest automatycznie przyznanie się do tego, że jest się gorszym, bo się nie ma pracy. Ma się jakąś wadę. I to był to była największa blokada. Ale pomyślałem sobie tak, jeżeli te osoby, które będą mnie hejtowały, które będą mnie negowały za to, co zrobiłem, będą płaciły moje rachunki, będą za mnie żyły, to ja odpuszczę. Ale do momentu, kiedy ja decyduję o swoim życiu, kiedy to ja je przeżywam i ja nim kieruję, to nie ma takiej możliwości, żeby ktoś oceniając mnie po prostu powstrzymał mnie przed moimi planami. Zacząłem współpracę z wieloma firmami, zacząłem organizację między innymi dużych wydarzeń muzycznych, ale cały czas bardzo chciałem pracować w telewizji. Nie udawało mi się to. Ja pamiętam, jak to CV zaniosłem między innymi do jednego z dyrektorów programowych, a właściwie wysłałem kurierem, ale pamiętam, że wysłałem to, a właściwie zaniosłem to CV do kolejnej wytwórni fonograficznej, Sony Music Polska. Wyglądało to mniej więcej tak. Podjechałem do wytwórni, zostawiłem CV w samochodzie, wszedłem do budynku i zrobiłem tak. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Jakubiak i szukam pracy i no czy ja mógłbym CV zostawić? Ta, pan zostawi! Ja wie dobrze, to ja tylko pójdę do samochodu, bo nie wziąłem. Dobrze! Poszedłem do samochodu i wchodzę. CV na 15 kg ważyło. Wchodzę, kładę na biurku, mina poważna. Proszę się odezwać, jak będą państwo mieli jakąś propozycję na mnie. Dziękuję. Zamykając drzwi patrzyłem na jej minę. Parę lat temu chciałem zrobić projekt i stwierdziłem, że dotrę do najbardziej
wydawałoby się nieosiągalnej osoby na świecie, do pewnej gwiazdy, która miała bardzo wyrazisty wizerunek. A wszyscy mówili, że jest to niemożliwe. I jak się mówi, że jest coś niemożliwe, to ja wtedy to robię. Dlaczego jestem o kulach? Do kogo chciałem dotrzeć? Chciałem dotrzeć i spotkać się z Lady Gagą. I nie dlatego, że byłem jej fanem, tylko dlatego, że wszyscy mówili, że jest to niemożliwe. Przygotowywałem się pół roku. Pół roku pracowałem nad sobą, żeby do niej dotrzeć, żeby się udało mi z nią chociaż spotkać. Była okazja, ponieważ była w Polsce. 2 miesiące przed koncertem zacząłem przygotowywać się do pierwszej akcji. Zebrałem ludzi, którzy pojechali ze mną na koncert do Trójmiasta. Tam na koncert przygotowałem transparent, aby wzięła udział w moim projekcie. Parę innych rzeczy, o których zaraz też powiem. Dowiedziałem się na dzień przed koncertem, chodząc wokół Ergo Areny, pytając ochroniarzy, że nie będę mógł wnieść takich kijów do trzymania transparentu. Takich kupionych, tak naprawdę były to kije do malowania sufitu, zdjęty pędzel i tam miał być transparent. W związku z tym, co zrobiłem? Wynająłem kule ortopedyczne. I na kulach ortopedycznych wniosłem transparent. Ale to nie koniec. Stwierdziłem, że kupię balony na hel, dopnę transparent z napisem, żeby do mnie zadzwoniła, podając mój numer telefonu. Tego tu nie widać, bo jest związana linka między balonami, a transparentem jest jakieś 20 metrów tasiemki. W momencie, kiedy puściliśmy balony pod sam sufit, to transparent był na wysokości mniej więcej oczu. Robiłem dosyć dużą konkurencję. Idąc na koncert, wyglądaliśmy tak. Wesoła rodzinka. Jakby ilość balonu była też obliczona na to, żeby ten transparent został uniesiony. Ona wypatrzyła ten transparent wśród publiczności, przeczytała go, rzuciła go na wszystkie telebimy w Ergo Arenie. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja miałem taką mglistość przed oczami. Nie wiedziałem, co się dzieje naprawdę. Dotarło do mnie, że ona to przeczytała, jak już go przeczytała. Nie mogłem się cieszyć w związku z tym w trakcie. Ale to świetny materiał, zobaczcie go. Jak ja się poczułem? Poczułem się o krok bliżej, ale nie udało mi się z nią spotkać wtedy. Trwało kolejne pół roku, zanim podjąłem jakby kolejną próbę bezpośrednio kontaktu z nią. Stwierdziłem, okej, polecę do Stanów. Ale jak ja to zrobię? Znalazłem sponsora, biuro podróży, które dołączyło się do tego projektu, umieszczając tam logotyp. I wysłała mnie do Stanów. Poleciałem na jej koncert. Właściwie dwa koncerty. W piątek i w sobotę. Pod rząd. Jeden w Newark, a drugi w Uniondale. 60 km od Nowego Jorku. Fizycznie na tych koncertach byłem sam. W związku z tym musiałem opracować trochę inną metodę, żeby ona zwróciła na mnie uwagę. Chociażby dlatego, że transparentu nie jestem w stanie utrzymać sam. Nie mam takiego rozstawu rąk. I przyszyłem drugą stronę do tego transparentu. Jednocześnie wykorzystując tę drugą stronę do tego, że napisałem tam też kolejny komunikat. Zrobiłem z tego taką poszewkę. To jest pierwsza strona. Zwróćcie też uwagę, zaraz powiem, tu są zatrzaski. One są bardzo ważne. Na całej długości przyszyłem zatrzaski. Tak wyglądała druga strona. Kupiłem materac dmuchany, który stanowił taki stelaż. Mogłem podnosić ten materac z tym transparentem i było to widoczne. Dodatkowo to była farba fluorescencyjna, właściwie odlaskująca, w związku z tym był bardziej on widoczny. No ale tak sobie pomyślałem, okej, Lady Gaga zobaczy transparent, pomyśli sobie, co za debil. Przeleciał ileś tam tysięcy mil, nie wiem, to jest chyba czwórka z przodu, tak, 4341 mil, po to, żeby się ze mną spotkać. W życiu się ze mną nie spotka. Mówię, lepiej, chyba tak od strony psychologicznej, żeby zobaczyła, kim ten debil jest. Więc stwierdziłem, trudniej jest odmówić, jak ktoś widzi człowieka, niż jak go nie widzi. W związku z tym wydrukowałem trochę zdjęcia, które przyczepiłem na owy transparent i materac za pomocą zatrzasków.
Do zdjęcia też przyczepiłem zaczaski. To jest pierwsze zdjęcie. To jest drugie zdjęcie. Bosko, jak teraz tak na to patrzę, to... Ale myślałem, co jeszcze mogę zrobić, bo to tylko ode mnie zależało, czy ona się ze mną spotka. Mogłem zakończyć na tym, fajnie, atrakcje, może, się uda. Ale myślałem, co jeszcze mogę zrobić, co będzie takiego małego, co będę mógł wnieść na koncert przez ochronę, wewnątrz stanie się na tyle duże, że ona to zauważy, zwróci na mnie uwagę i uda mi się z nią spotkać. Stwierdziłem balon. Zamówię balona imitującego, okej, co może imitować ten balon, żeby ona zwróciła uwagę? No najlepiej prezent. Sześcian. Muszę popracować nad dykcją. Sześcian. Owinięty czerwoną kokardą z listem. No i tak zamówiłem balona do Lady Gagi. Sprawdzałem, ile się go dmucha. 45 minut. Byłem zielony potem. Mówię, tak nie może być. Kupiłem pompkę. Mała. Wszystko było, wiesz, w normie. Podłączałem 5 minut napompowany. Super. Oczywiście to nie koniec. Oprócz transparentów, oprócz zdjęć i oprócz tego balona, którego liczyłem, że rzucę w publiczność, a publiczność go doniesie do niej, miałem coś jeszcze. Nie byłbym sobą, gdybym nie miał jeszcze czegoś. Ale jedna ważna rzecz. Jak ja tam leciałem, miałem w głowie tylko jedną myśl. Widziałem siebie w drodze powrotnej z telefonem w dłoni i ze zdjęciem moim z Lady Gagą. Ja wiedziałem, że ja muszę mieć to zdjęcie. Ja wiedziałem, że to jest możliwe. Bo to tylko my tak naprawdę doprowadzamy do tego, znaczy ludzie doprowadzają do tego, że znane osoby odbierane są jako wow. A przecież one chodzą po tej samej ziemi, po tym samym chodniku, bywają w tej samej restauracji, co my. One się tylko częściej pokazują w mediach. A tak naprawdę są to takie same osoby. Jak sąsiadka, do której mogę zapukać. I tu też trzeba było zapukać, tylko trochę innymi drzwiami. Trochę jak oknem doda. I miałem coś jeszcze, co zaraz zobaczycie, a teraz pokażę wam parę materiałów filmowych. Ja ich nie nagrałem. Znalazłem je po części na YouTubie. Po części są to materiały, które nagrały osoby, które mnie tam spotkały. Które zobaczyły, że próbuję zrobić coś dziwnego. Nie dało się tego nie zauważyć. Od razu powiem, że zepsuła się pompka. Naprawdę. Zorientowałem się po paru minutach, kiedy trzymałem tę pompkę. Było tak głośno, że nie słyszałem, że ona nie pracuje. Ja mówię, coś tak się nie pompuje. Słuchajcie, zepsuła się. No nie było wyjścia, od razu pompka na bok i ustami. I to było piękne, bo ludzie wokół mnie zaczęli stanęli za mną, żeby ochrona nie widziała. Zaczęli donosić mi wodę. Tu jest ten materiał, jak ja pompuję. Zaraz zobaczycie. What's your name? I po jakichś 5 minutach siedzenia na tym balonie
Ona go rzuca w publiczność, teraz to było skrócone. Ona go rzuca w publiczność, zaraz zobaczycie, zatyka korek. Będzie to na zbliżeniu, teraz będzie zatykała. Rzuca balona. Balon jest niesporny, leci po całej sali koncertowej, a następnie wraca do niej. I zaraz pokażę kolejny materiał. Tak jak mówię, był materac, były komunikaty, był balon. Ale Łukasz mówi, coś jeszcze. Coś takiego wow, taka wisienka na torcie. No więc zrobiłem wisienkę na torcie. Wynająłem najnowocześniejszy wyświetlacz LCD. Elastyczny. Kilo 80. Przerobiłem na akumulator. Nie potrzebowałem dzięki temu takiego prądu z kontaktu. Wgrałem tam różne komunikaty i podnosiłem go. Zrobiłem jej dosyć dużą konkurencję. Wszyscy na to patrzyli. Podeszła do mnie jej mama, jej stylista Nicola Formicetti, którego będzie tutaj widać. No i ona też zwróciła na to uwagę. Trudno na to nie zwrócić uwagi. Zastanawiałem się, czy rodzice będą musieli mnie odzyskiwać ze Stanów, czy nie. Za chwilę będzie widoczny Nicola Formicetti w takim czarnym t-shircie na ramionczka, będzie szedł i ja wtedy zdejmę LCD screen, żeby do niego podejść. Zaraz będzie szedł. Teraz idzie. Ja go teraz wypatrzyłem. Zaczynam wydobywać z siebie dźwięki. W następstwie zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Byłem bardzo zmęczony, ale bardzo szczęśliwy, że zwróciłem uwagę chociażby stylisty i uwagę jej mamy. To było dla mnie bardzo dużo. Koncert się skończył i wydawałoby się, kurde, nie zadzwoniła, nie zawołała, nie pisze, SMS-ów brak. Mówię, okej, to w takim razie poczekam jeszcze na backstage'u, w sensie za sceną. W miejscu, gdzie będzie wyjeżdżała. Może skojarzy mnie z tych zdjęć, które pokazywałem, półtorametrowych. I jest taka nadzieja. Padał deszcz, ja tam czekałem 2 godziny. No i jedzie samochód na sygnale. Właściwie ona, za nią policja na sygnale. Rozpoznaje mnie przy skrzyżowaniu, tuż przy wyjeździe. Zatrzymuje samochód. Ja krzyczę. Z radości oczywiście. Żadna wiara ci takiej pomoże jak ta w samego siebie. Naprawdę do ostatniej chwili nie odpuszczała mnie myśl, że ja muszę się z nią spotkać. I nie dlatego, że jestem jej fanem, tylko dlatego, że wierzę, że jest to możliwe, że wszyscy ci, którzy mówili, że się to nie uda, ja muszę im pokazać, że jest to możliwe. To pierwsze zdjęcie. Robiłem je z ręki, tak zwana sweetfocia. Ale możecie sobie wyobrazić, że moja ręka wyglądała mniej więcej tak. Gaga mówi, jest nieostre, zrób jeszcze jedno. Tu widzimy, że się uśmiecham. Na kolejnym moja ręka robi tak. Gaga mówi, jest nieostre. Ochroniarz mówi, starczy. Ja mówię, nie. Chyba żartujesz. 4000 mil po to, żeby mieć nieostre zdjęcie? Nie ze mną te numery. Gaga bierze mój telefon. Kolejny sukces. I sama robi zdjęcie. Fakt, że zasłania trochę obiektywu, ale to nie ma znaczenia. Zrobiła. Od razu mówię, że mój znajomy grafik troszeczkę poprawił mi tutaj, bo się świeciłem. I udało mi się z nią spotkać. I pamiętam ten moment, kiedy odszedłem od niej i dzwonię do przyjaciół do Polski. Mówię, dobry wieczór. Dobry wieczór, 8 rano. 6 godzin różnicy. Udało się! Mam z nią zdjęcie! Jasne! No tak, wyślę ci zaraz MMS-a! Nikt w to nie wierzył do momentu, kiedy tego MMS-a nie wysłałem. Chodziłem potem po Nowym Jorku i słuchajcie, promieniowałem. No po prostu byłem tak szczęśliwy, byłem tak spełniony, bo udało mi się i wracałem tym samolotem. Cześć.
I wracałem tym samolotem i trzymałem to zdjęcie w telefonie. Ten telefon i zdjęcie w telefonie. I byłem, uwierzcie mi, najszczęśliwszym wtedy facetem po sobie, bo się okazało, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli coś bardzo chcemy, wszyscy mówią, że nie uda. To mnie najbardziej zmotywowało. Takie zdanie na koniec. Jeśli nie pójdziesz po to, co chcesz, nigdy nie będziesz tego miał. Jeśli nie zapytasz, odpowiedź zawsze będzie brzmiała nie. Jeśli nie pójdziesz naprzód, zawsze będziesz stał w miejscu. To jest to, co mówiłem na początku. To tylko i wyłącznie od nas zależy. Nikt nam tego nie pomoże. Nikt nam w tym nie pomoże. Nikt za nas tego nie zrobi. To my decydujemy, jak kolejny dzień przeżyjemy. I na koniec pokażę wam, że rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko będę prosił, tak, operatora na środek, żeby i prosiłbym, żeby tu była przestrzeń wtedy, żeby operator nas łapał. Proszę wszystkich o powstanie. Potrzebujecie mieć wolne dłonie. Proszę, abyście robili cały czas to, co ja. O, jak wysoko, cześć. Dłonie do przodu. Kciuki do dołu. Zakładamy rękę na rękę. Związujemy, kciuki zwijamy. Kciuki zwijamy tak, żeby były zaplątane. I robimy cały czas to, co ja, ok? 3, 4. Nie udało się. Brawa dla was, bardzo wam dziękuję za to, że byliście. Możecie usiąść. I teraz jeszcze zapytam na koniec. Ponowię pytanie. Kto z was ma marzenia? Kto będzie je realizował? Kto chce decydować o tym, jak będzie wyglądało wasze życie? Jak będzie wyglądał wasz kolejny dzień? Ręka do góry. Trochę więcej osób podniosło do niej. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to mamy dwa mikrofony, możemy znaleźć. Jeżeli nie macie pytań, to i tak znajdę kogoś, kto je zada, żeby nie stać się głupi. Kto ma pytanie? Naprawdę znajdę. Nie, żartuję. Ktoś ma pytanie jakieś? Proszę. Jaki masz kolejny cel? Bo wiele osiągnąłeś, szalone pomysły i co może być jeszcze? Co będzie dalej? Moje kolejne marzenie jest takie, żeby mieć prezydenta w kawalerce. Już go zaprosiłem. Robię sobie z nim sweetfocie. Rozmawiam z doradcą prezydenta na ten temat. Nie, na razie Polski. Ale z Billem Clintonem się już spotkałem. Z George'em W. Bushem też. O czym mówię na swoich wykładach, których mam więcej. Udało mi się spotkać z Billem Clintonem, czekałem na niego 17 godzin. Z George'em W. Bushem też, ale on nie do końca był skłonny spotkać się ze mną. Jakieś jeszcze pytanie? Co postrzegasz jako największą przeszkodę w realizowaniu swoich marzeń? Nas samych. Szerzej? Nas samych, ponieważ to w naszej głowie są ograniczenia. My się boimy opinii innych przede wszystkim. No bo dlaczego czegoś nie chcemy zrobić? Jakbyśmy żyli sobie sami na świecie i mielibyśmy coś zrobić, to nikt nie byłby w stanie nas skrytykować, nikt nie zobaczyłby naszej porażki. Więc my jesteśmy sami dla siebie ograniczeniem. Jeżeli wyeliminujemy ludzi w postaci takiej, że nie będziemy się przejmować ich negatywnymi komentarzami, chyba że są obiektywne, że są ludzie nam bliscy, którzy potrafią ocenić na obiektywnie to, co robimy, to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby uwierzyć w siebie, polubić siebie, to jest bardzo ważne. Żebyśmy dobrze czuli się z samymi sobą, ponieważ jeżeli będziemy się dobrze z nami czuli, to wtedy będzie nam dużo łatwiej. My się boimy przede wszystkim tego, jak odbiorą nas inni. No bo jeżeli jest porażka, porażka jest bardzo ważna, porażka jest elementem sukcesu. Jeżeli odniesiemy porażkę, ja też nie żyłem cały czas na fali. Miewałem gorsze momenty, nawet ich było bardzo dużo. I uwierzcie mi, że to one najwięcej mnie nauczyły. Ten moment, kiedy udało mi się to osiągnąć, też. Ale te najgorsze momenty nauczyły mnie dużo, dużo więcej. Uwierzcie mi. Wtedy uczymy się o sobie takich rzeczy, że sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Bo tak mi tu dobrze. Ale chyba nikt nie ma pytania. Zatem bardzo wam dziękuję za to, że byliście. I miłego piątku.